ostatni tydzień zdecydowanie dla nich nie należy do udanych. Najpierw na własne życzenie przegrywają Mistrzostwo Kraju z Rakowem Częstochowa. Później zaczynają się pogłoski o odejściu trenera Kosty Runiaicia do lepszej ligi, a teraz na dodatek ja prezentuję ich w najgorszych transferowych jedenastkach. Pelek, na twoją prośbę dzisiaj materiał poświęcony Legii Warszawa. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. CWKS miał w swojej historii tyle nieudanych transferów, że postanowiłem ten odcinek rozbić na 4 kolejne tygodnie. Oczywiście żartuję. Ale prawdą jest, że było ich naprawdę sporo. Ja postanowiłem wyselekcjonować moim zdaniem najgorszą jedenastkę, przynajmniej spośród zawodników, których pamiętam. Zanim zacznę, będę wam bardzo wdzięczny za każdą łapkę w górę, każdego suba i przede wszystkim komentarze, które znacznie zwiększają zasięgi mojego kanału. Jeśli macie pomysły dotyczące odcinków, nowych serii, zostawiajcie je poniżej. Tymczasem startujemy. Na początek oczywiście bramkarz. Do dzisiejszego odcinka przygotowywałem się czytając kilka materiałów w internecie oraz przeglądając fora kibicowskie. I widzę, że na tej pozycji sporo osób zdecydowałoby się na Mariana Antolowicza. W sumie się nie dziwię. 500 000 wydane, 9 meczów, z czego tylko 2 z czystym kątem i to przez 3 lata gry. Chciałbym jednak bardzo wyróżnić kilku zawodników. Przede wszystkim golkipera, który występował w Warszawie w minionym roku. Richard Strebinger. Austriak w 6 meczach nie zaliczył żadnego czystego kąta. Dorzucam także nazwiska. Machnowski, Berezowski, Budziłek i Muzyk. Na prawej obronie wyjątkowo stawiam na środkowego obrońcę. Jest to spowodowane tym, że po pierwsze, teoretycznie był wszechstronny i mógł grać na każdej pozycji w defensywie. A po drugie, nie było prawych obrońców, którzy by na to bardziej zasługiwali. W związku z tym Słoweniec Marko Schuler trafia do drużyny. 1 sezon, 14 meczów. Przychodził do klubu ze statusem naprawdę solidnego zawodnika, który dobrze radził sobie m.in. w europejskich pucharach. Tymczasem na Łazienkowskiej kompletnie zawiódł. Pierwszym środkowym obrońcą natomiast zostaje Srdjak Knežević, kolejny Słowianin. Serb przychodził za 500 000 z Partizana Belgrad w 2010 roku i przez 3 lata rozegrał całe 6 meczów. Kompletna katastrofa i zasłużone miejsce w tej drużynie. Było to tak słabe, że teraz chwilę pomilczę. Jako drugi na środku cały czas aktywny gracz Legii, Joel Abuhanna, wypożyczony obecnie do Lechii Gdańsk. W Legii jak do tej pory tylko 10 meczów, a w tym sezonie, no cóż, wystarczy powiedzieć, że Lechia się w lidze nie utrzymała. Izraelczyk ma jeszcze szansę poprawić zdanie o nim w Ekstraklasie, ale na ten moment tutaj ląduje. Do tych dwóch nazwisk dorzucę parę innych. Dejan Kelhar, Iñaki Descarga, Alan Fialio i Artem Szabanow. Lewa obrona to piłkarz, który trafiał do Polski ze sporym doświadczeniem i niemałym nazwiskiem – Iwan Obradowicz. W trakcie swojego rocznego pobytu w klubie zdołał jednak rozegrać mecze tylko i wyłącznie dla rezerw Legii. W pierwszej drużynie nawet nie zadebiutował. Rzucę tutaj jeszcze nazwiska – Brazylijczyk Ronan oraz Portugalczyk Luis Rocha, który mnie również nie porwał przez swoje 2 lata gry. Przenosząc się do linii pomocy, zaczynam od jedynego w pierwszym składzie Polaka, Mateusz Szwoch. Ten gracz od momentu wyjazdu z Warszawy bardzo dobrze, jeśli nie świetnie, radzi sobie obecnie w Wiśle Płock. Ale zanim do niej trafił, spędził 4 lata w Legii i zagrał w niej 11 meczów. Legia była jednym z 3 jego klubów w karierze i porównując do statystyk z pozostałych 2 klubów, kompletnym nieporozumieniem. Czas na drugiego pomocnika i jest to zawodnik ciągle reprezentujący Legię. Może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale ja w tej jedenastce umieszczam Igora Karatina. Ukrainiec jest w zespole od 2 lat, strzelił 1 bramkę w 25 meczach, a pozyskany był za 900 000 euro. Ogromna kwota jak na średnio 12,5 mecza na sezon i pół bramki. Linię pomocy uzupełnia zawodnik, który do Warszawy był tylko wypożyczony, ale po prostu musiałem go tu umieścić. Musiałem ze względu na to, co zrobił dla naszej ligi. No bo Ekwadorczyk Joel Valencia w barwach Piasta Gliwice zdobył przecież Mistrzostwo Polski i został wówczas zawodnikiem sezonu całej ligi.
Odszedł do Anglii, skąd ciągle trafia na wypożyczenia. Trafił też do Legii, gdzie w sumie zdobył swoje drugie mistrzostwo kraju, ale w 12 meczach nie potrafił zdobyć ani jednego punktu do klasyfikacji kanadyjskiej. Inne nazwiska w linii pomocy, które rozważałem, to Rafael Augusto, Michał Masłowski, Brian Ilowski, Piotr Pyrdoł czy obecni zawodnicy Robert Pich, Makana Baku i Jurgen Czelaka. Linia ataków w wersji warszawskiej jest chyba najmocniejsza, a każde nazwisko przebija poprzednie. Pierwszy z kolei, Jasur Jakshibojew. Uzbek dołączył do zespołu w 2021 roku za 300 tysięcy i rozgrywając cały jeden mecz w sezonie odszedł do rodzimej ligi za darmo. Był to na tyle istotny zawodnik, że myślę, że spora część kibiców Legii już w tej chwili zapomniała, że reprezentował ich barwy, a przecież był tu jeszcze rok temu. Kolejny gracz strzelał gola Legii, eliminując ją z Ligi Mistrzów w 2013 roku w barwach Mölde. Daniel Cimaczukwu. Trafił do Legii 4 lata później i w niczym nie przypominał zawodnika z norweskiego zespołu, w barwach którego strzelił 50 bramek, 9 meczów i ani jednego gola, a następnie powrót do klubu, w którym szło mu zdecydowanie najlepiej. Chociaż dla rezerw strzelił 3-krotnie. Ostatni zawodnik w linii ataku to jeden z graczy z zaciągu portugalskiego do stołecznego klubu, choć akurat w przypadku tego transferu można śmiało użyć słów jaki kraj takie Wolverhampton. 500 tysięcy wydane na Salvadora Agre w 2019 roku wpłynęło na konto Benfiki. Dla klubu z Lizbony nie są to wielkie pieniądze, ale tak czy siak ukręcili świetny interes. Dostali kasę za zawodnika, który następnie przez półtorej roku zagrał 9 meczów i nie potrafił ani strzelić bramki, ani nawet zaliczyć asysty. Inne nazwiska warte odnotowania, o których dzisiaj więcej nie wspomnę. Mikel Arruabarrena, Dong Fang Cuo, Arkadiusz Piech, Eduardo da Silva, Benjamin Verbić, Blaž Kramer, Nacho Novo, Pablo Diego. Dużo tego. Ławkę rezerwowych zaczynam od kolejnego napastnika, którego nie mogłem pominąć, Wamara Sanogo. Właściwie nie wiem, co ten zawodnik robił w Legii. Za ćwierć miliona dołączył do niej z Sosnowca i rozegrał 4 mecze przez 4 lata w klubie, strzelając jedną bramkę. Zapłacili za niego ćwierć miliona, więc strzelał średnio ćwierć bramki na sezon. Drugi gagatek błyszczał nie tylko na boisku, ale przede wszystkim poza nim. Niestworzone historie, których nie będę tutaj dzisiaj przytaczał, sprawiły, że nie mogę zapomnieć o Stevenie Longilu. Reprezentant Martyniki przyszedł do klubu za 500 000, jak większość nieudanych transferów, i strzelił jedną bramkę w 12 meczach. Całe szczęście, że wtedy Legia miała innych graczy, na których można było się opierać. Trzecie nazwisko na ławce, Hildeberto Pereira, kolejny transfer z Benfiki. Zawodnik, który patrząc na statystyki nie miał złego pobytu. 7 meczów, 2 bramki, 1 asysta, to pomyślcie sobie, że te gole padały wyłącznie w meczach Pucharu Polski. Zmieniło to waszą perspektywę? Kolejny gracz, Mauricio. Ten piłkarz był do Warszawy tylko wypożyczany na kilka miesięcy w 2018 roku. Zagrał tylko 3 mecze. Teoretycznie mógłbym go nie umieszczać na tej liście, ale trafił do Legii z Lazio i był mi znany jeszcze przed transferem. Przedostatni, Włoch Christian Pasquato. Statystyki zdecydowanie najlepsze ze wszystkich dziś wymienionych zawodników. Co zabawne, ma więcej bramek i więcej asyst niż cała moja pierwsza jedenastka razem wzięta. Niemniej jednak dla mnie wyglądał jak cień zawodnika, a fakt, że przychodził do Legii z wielkiego Juventusu, nie pomaga. Ostatnie nazwisko to Bułgar, Michał Aleksandrow. Grał w Legii przez jeden sezon i grał sporo, bo 30 spotkań, ale od skrzydłowego, wielokrotnego reprezentanta Bułgarii oczekiwałbym znacznie lepszych statystyk. Czas na trenera. Było ich naprawdę sporo, ale jedno nazwisko musiało tutaj trafić, mimo że prowadził zespół tylko 2 miesiące w 2021 roku. Ale jak prowadził? I tak wiem, że raczej ani przez chwilę nie był planem długoterminowym. Trener Marek Gołębiewski z 11 meczów przegrał aż 8, a jedyne 3, które wygrał, to mecz ligowy z Jagiellonią i 2 mecze Pucharu Polski ze Świtem Szczecin i Motorem Lublin. Ciężko o lepszą rekomendację. Największe zasługi, jakie może sobie przypisać, to strzelenie bramki Napoli i Leicester w meczach fazy grupowej Ligi Europy. Wielkie gratulacje.
Jak zwykle na zakończenie przypomnę skład, który wyselekcjonowałem. Marian Antolowicz w bramce, obrona to Marko Schuler, Srdija Kneževič, Joel Abuhanna i Ivan Obradović. W linii pomocy umieszczam Mateusza Szwocha, Igora Karatina i Joela Valencię, a w ataku Yasur Jakšibojev, Daniel Cimaczukwu oraz Salvador Agra. Nazwisk było na tyle dużo, że możecie mieć inne zdanie. Dajcie o nim znać w komentarzu. Jeśli Wam się podobało, klikajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.